Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zajmiemy się żaluzjami, ponieważ to jest temat, który bardzo Was interesuje i mega często dostaję pytania na Instagramie, na które Was bardzo serdecznie zapraszam, więc tutaj postaram się to wszystko rozwinąć, wyjaśnić, odpowiedzieć na wszystkie pytania tak w jednym miejscu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, jak ubrać nasze okna, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Pierwsza rzecz to skąd są żaluzje. Żaluzje kupowaliśmy w Castoramie. Są one dostępne w kolorze białym i szarym. Mówimy tylko o tym dokładnie modelu, czyli modelu z taśmami, bo na tym mi bardzo, bardzo zależało. Zawsze mają jedną długość, czyli 1,80 m długości i na szerokość dzieli się na kilka rozmiarów, które Wam tutaj wyświetlam, więc musicie dopasować je do swojego okna. Jeżeli szukacie alternatywy, która pozwoli Wam ubrać, tak będę to nazywała, Wasze okna balkonowe, musicie zmierzyć, ponieważ może być ciężko, żeby żaluzja zasłaniała je w całości. Weźcie dokładnie, zmierzcie okno i wtedy będziecie w stanie się zdecydować. Dlaczego akurat te żaluzje? My bardzo długi czas zastanawialiśmy się nad żaluzjami drewnianymi, ale koszt żaluzji drewnianych w porównaniu do tych był bardzo, bardzo różny i zbyt wysoki, jeżeli chodzi o drewno. Więc postanowiliśmy wziąć te żaluzje i są one z takiego jakby tworzywa sztucznego, ale mają deseń drewna, przez co one wyglądają jak po prostu żaluzje drewniane pomalowane na szaro. Przejdźmy do tego, co te żaluzje robią i dlaczego one są fajne, przynajmniej dla nas. Po pierwsze, zacznę od tego, że możemy je regulować. Góra, dół, więc możemy dopuszczać taką ilość światła do domu, jaką chcemy. Dodatkowo one również ruszają się w ten sposób, przez co też możemy ten dopływ słońca, promieni słonecznych regulować do domu, robić sobie ciemniej, jaśniej, bądź całkowicie zaciemnić pomieszczenie. Co jeszcze bardzo ważne, to roleta nigdy nie złoży się całkowicie na płask, jeżeli mamy tutaj element, który nam zostaje, wiecie o co chodzi, dopóki nie rozłożymy jej w 100%, czyli na całe 1,80 m, ona zawsze gdzieś tam będzie miała delikatne prześwity, mi to nie przeszkadza, natomiast no tak się dzieje. Duży plus takich żaluzji jest taki, że gdy macie sąsiada bardzo blisko i widać mimo wszystko do okien te żaluzje, gdy ustawimy pod odpowiednim kątem, nadal będziemy wpuszczać światło słoneczne do domu, ale z zewnątrz nie będzie nic widać. Parę rzeczy, które musicie wiedzieć przed zakupem takich żaluzji, to to, jak są montowane. Montaż u nas jest centralnie do sufitu. Dlaczego? Dlatego, że gdy żaluzje się zwijają, to potrzebują tych około 30 cm miejsca, żeby nie nachodzić na okno. I jeżeli chcecie swobodnie otwierać Wasze okna, to musicie to przewidzieć, bo inaczej będzie Wam ta żaluzja zawadzać. U nas nie ma tego problemu, akurat zwijają się w taki sposób, że centralnie bez problemu mogę to okno otworzyć. Niemniej weźcie to pod uwagę. Tak jak widzicie, ja nie mam żaluzji ściągniętej do samego dołu, bo tutaj mamy coś zielonego, ale tym sznureczkiem, gdy już sobie to wszystko poustawiamy, to możemy blokować, blokować żaluzję w dowolnym miejscu. Więc to jest bardzo duży plus. Na co zwracam uwagę? My ten sznureczek mamy luzem na ten moment, ale w zestawie dołączony jest taki haczyk, przez co możemy sobie ten sznureczek zwinąć na ten haczyk i jest on bezpieczny przede wszystkim dla dzieci. Zwracam na to uwagę i żeby ktoś mi nie powiedział, że mamy sznurek luzem. Montaż żaluzji. Tutaj jest kolejny plus, ponieważ montaż tych żaluzji jest naprawdę bardzo prosty. Żaluzja jest montowana na dwóch zaczepach bocznych oraz w naszym przypadku dwóch środkowych, które podtrzymują, bo jakby nie było, żaluzja waży 12 kg, więc musi to być dość mocno przytwierdzone do ściany. My każdy zaczep montowaliśmy na dwóch śrubach i to w zupełności wystarcza. Sama roleta po zamontowaniu gadżetów,
zaczepów, gdy dobrze ją wymierzycie w stosunku do okna, bo tu jest pies pogrzebany i to jest najważniejsze, wskakuje nam te zaczepy na klik. Po prostu ją zamykamy i możemy ją, załóżmy, wyjąć bez większego problemu, chociaż nie wiem, po co by to robić. Na całość tej rolety z żaluzji, przepraszam, czasami będę się mylić, bo dla mnie to jeden pies, bo tak samo jest w przypadku, nie wiem, chrupki i chipsy, też jeden pies, ale wszyscy się kłócą. Na samą górę tej kasety, w której mieszczą się wszystkie sznurki i mechanizmy, dajemy zaślepkę, którą przytwierdzamy na taśmach dwustronnych. I nie jest to mój wymysł, to już jest w opakowaniu na taśmach dwustronnych, więc wszyscy ci, którzy mają problem do taśm dwustronnych, są. Największą trudnością tego wszystkiego będzie dla was ustawienie mimo wszystko tych wszystkich sznurków. Ja tutaj postaram się to pokazać. O, widzicie? Musimy to po prostu wyregulować, żeby ta roleta mniej więcej równo nam opadała. Z racji, że tutaj na tym sznurku mamy takie, nie wiem, guziczki, które zapobiegają temu, żeby ta roleta się bardziej rozsuwała, to właśnie na tym gadżecie ją regulujemy, żeby ona była równiutko i ładnie opadała. Jakim cudem poplątałaś je między sobą? Nie wiem. Ale... Drugą rzeczą, którą trzeba zrobić, to wyrównać te taśmy, które są też w ten sposób. Przejdziemy teraz do opcji czyszczenia. Jest to banalnie proste, bo wystarczy wilgotna ściereczka z mikrofibry najlepiej, bo ona najlepiej nam wchłania to wszystko i przecieramy. Jest to mozolna robota, bo każde żeberko, każdy szczebelek trzeba osobno się wyczyścić i trochę to trwa, natomiast z racji, że na roletach nie widać tak kurzu jakoś bardzo szybko, nie trzeba robić tego jakoś niesamowicie często, więc to jest ultra plus. Zaraz po zamontowaniu rolety, wyjęciu jej z tego opakowania, trzeba je przetrzeć. Dużo takich wiórów jakby, pyłu z produkcji jeszcze. Czy polecam? Tutaj jakość do ceny jest niesamowicie dobra. Mi te rolety bardzo się podobają, ja jestem z nich zadowolona, ubolewam tylko i wyłącznie nad tym, że nie ma ich dłuższych, czyli że nie mogę sobie ich włożyć w okna balkonowe na piętrze, bo na pewno zdecydowałabym się właśnie na te rolety, ale niestety trzymam je tutaj wymiar 1,80 m, to jest zdecydowanie u nas za mało i muszę wymyślić coś innego, a jakby nie to, to już bym miała wymyślone, także... Mój mąż będzie się znowu ze mną męczył. Nic się z tym nie dzieje i mam nadzieję, że nic się z tym nie stanie. Jeżeli zamontujecie żaluzje w oknach, to całe pomieszczenie nabierze takiego bardziej przytulnego wyrazu. Przynajmniej tak się stało w naszym przypadku. Z mojej strony polecam, naprawdę warto. A wy dajcie znać w komentarzach, co wy macie w oknach. Czy rolety rzymskie, czy żaluzje, czy jeszcze coś innego. Czekam na wasze komentarze. Ja się z wami żegnam. Link zostawiam tak jak zwykle w opisie. Jakby ktoś coś i do zobaczyska w kolejnym filmie. Wpadajcie na Instagrama i subskrybujcie. Nie zapomnijcie kciuku w górę. Pa!